Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim trochę nietypowym pojedynku. Mianowicie pojedynek między słowem Deazy, czyli jezioro, i Dizy, czyli morze. Ten pojedynek będzie miał na celu pomóc Wam w zapamiętaniu tych dwóch słów. Pomóc Wam w odróżnieniu tych dwóch słów, bo wiem, że stanowi to jakiś tam problem, żeby zapamiętać. Tym bardziej, że macie, widzicie jedno słowo zy i jedno z tego zy oznacza morze, a drugie to słowo oznacza jezioro, w zależności od tego, czy jest rodzajnik da czy di. I to są zawsze podobne słowa, zawsze są problematyczne. W tym odcinku chciałbym Wam to wyjaśnić, jak to funkcjonuje, moje sposoby na zapamiętanie tych słów, na odróżnienie tych słów. Zapraszam. Miałbym trzy sposoby, trzy metody na zapamiętanie, na odróżnianie tych słów. Oczywiście najlepiej by było, gdyby jedno z tych skojarzeń Wam się zapamiętało najlepiej. Natomiast wszystkie te trzy są do wyboru, nie? Kto z Was uzna, które z tych metod za najlepsze dla siebie, niech sobie to weźmie i używa i stosuje. Słuchajcie. Zacznę od sposobu, który ja stosowałem. U mnie to działało. Jeszcze w liceum pamiętam, czy studia, jakieś takie szybkie rozpoznanie. Zbudowałem to na zasadzie trochę paradoksu. I teraz chodzi o to, że te dwa akweny wodne, morze i jezioro, jeden z nich jest zdecydowanie, kojarzymy z czymś większym, czyli morze, kojarzymy z czymś większym, powierzchniowo oczywiście, a jezioro kojarzymy z czymś mniejszym. Nie? Teraz polegałoby to na tym, że mamy rodzajnik do wyboru. Albo dea, albo di. Nie? I teraz myśl jest taka, że to dea i di, rodzajnik dea, ja uważam osobiście za rodzajnik, to nie jest moje zdanie, to wiadomo, że jest męski, tylko za taki silniejszy, taki dea, tam jeszcze r w środku jest, nie? Taki, wiecie, mocny rodzajnik, di, jest słabszy. Brzmieniowo. Tutaj nie chodzi o to, że kobiety są słabsze, a mężczyźni silniejsi. Dea i di. I powinno się kojarzyć, że dea kojarzy się z czymś silniejszym, może i większym. Czyli z morzem, a di z słabszym. A jest na odwrót. Jest paradoksalnie na odwrót. To dea, ten niby mocniejszy rodzajnik, odnosi się do tego mniejszego jeziora, a di, z pozoru słabszy, odnosi się do tego większego akwenu wodnego, czyli do morza. Czyli jest dea zy, jezioro, i di zy, morze. To był pierwszy sposób. Drugi sposób na zapamiętanie tych słów, na rozróżnianie między nimi, jest taki, że rzeczownik morze kończy się samogłoską e. Tak samo się kończy jak rodzajnik jego niemieckiego odpowiednika, czyli Dizy. Łapiemy? W napisach zresztą, jak nie macie włączone, to zapraszam. Napisy niemieckie zapraszam, żebyście włączyli. Morze kończy się na E, a morze po niemiecku to jest Dizy. Dizy. I rodzajnik D przy rzeczowniku Z jest też słowem kończącym się na E. Tak jak jego polski odpowiednik. Ok? Łapiecie, o co chodzi? Tutaj w nawiasach zaznaczyłem te końcóweczki, morze jako dize, a jezioro na zasadzie eliminacji, czyli to, co zostało. No co zostało? Dea. No to co oznacza? No to jezioro. I trzeci sposób na odróżnianie tych dwóch słów jest następujący. Taki mam pomysł. Słowo jezioro, czyli deazy, słowo jezioro zawiera literkę R. Tą samą literkę zawiera rodzajnik jego niemieckiego odpowiednika. Dea. Oczywiście jest to dyskusyjne, ponieważ powiecie przecież, że rzeczownik morze z rodzajnikiem di też zawiera r, tylko że nie słychać tego r. To jest tylko jedyny powód, tak? Że rz mamy, czyli ży. Czyli brzmieniowo tego R nie słychać. Czyli fonetycznie go nie słychać. Fonetycznie nie istnieje tam R. Oczywiście w pisowni, tak. To by były takie trzy metody, trzy sposoby na zapamiętanie, na odróżnienie tych słów.
Jeżeli macie jakieś kolejne, jakieś inne, to zapraszam, dzielcie się z nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się cieplutko, oglądajcie moje filmy, lajkujcie, subskrybujcie, to jest ważne, jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapoznajcie się z opisem filmu i zapraszam do kolejnych filmów, do oglądania mojego kanału, gdzie gdzieś tam fragmentarycznie udzielam nauki języka niemieckiego na różnych poziomach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, cześć!